Dzień dobry wieczór, z tej strony Nonbar i witam w kolejnym odcinku z gry Brotato. Standardowo zachęcam do dołączania na serwer Discord, link w opisie. Miałem nie grać, niby mówiłem ostatnio, że miałem nie grać już kolejną mecz handlarzem bronią, ale muszę to zrobić. Muszę w końcu wygrać tą postacią, bo to jest taka skaza na moim po prostu. Skaza na. No jak się mówi, na mojej duszy? Nie. A może? A już nie pamiętam tego stwierdzenia. A moim honorze, o! Skaza na moim honorze to jest, że nie wygraliśmy każdą postacią, którą do tej pory grałem. Tak być nie może. Tak jest, trzeba zwiększać wszystko. Obrażenia, prędkość ataku, lecimy, wiecie. Ultra win lecimy po prostu. Nie ma szans, żebyśmy tym razem przegrali. Dokładnie tak. Zastrzyk może być. A, wezmę sobie jeszcze jakąś jedną broń. Albo nawet dwie, bo stanie są to. Nie szkoda nawet. Potrzebujemy standardowo obrażeń, tym razem jednak chyba każdego rodzaju. Nie będę się bawił już, powiedzmy, pójście pod obrażenia tylko walce wręcz, ani albo nie wiem, tylko dystansowe. Potrzebujemy każdego typu obrażeń. Bo później się okazuje, że mamy istotną falę, której nagle, powiedzmy, no, nie mamy dobrych broni. Jest słabo. Pancerz. Obrażenia w walce wręcz? Niech pamiętam, będziemy. Już mamy tyle obrażeń w walce wręcz, ile miałem chyba przez tamten mecz praktycznie. Także w sumie zabawne. Oczywiście, dalej w to inwestujemy. Ojoj, dwa razy kliknąłem, się pośpieszyłem. A nie wiem, czy dobry item był, nawet nie patrzyłem. Jakoś tak kurczę. Dwa razy się przypadkowo mi klikło. No trudno. Ale tak, dzisiaj mówię. Dzisiaj to jest moment, w którym po prostu musimy. Musi nam się udać. Musimy wygrać handlarzem bronią. Bo inaczej to troszeczkę słabo będzie. No. Może nawet tak sobie ostatnio myślałem. Może kiedyś zrobię live'a z Brotato. To jest akurat taka gra, która wiecie, na live'a jest. Akurat idealna, bo to jest gra, gdzie się dużo dzieje, więc tak naprawdę akcja jest chociaż, nie? Szczęście chyba na początek, tak jest. To bym chciał. To też. Kolejne spoko itemy to są. Mi się podobają. Kij turystyczny nam zwiększy zasięg o prawie nic, ale coś tam może jednak zrobi. To jest okej. Na razie, tak jak mówię, musimy się zbudować, musimy sobie zwiększyć obrażenia. Bo to jest najbardziej istotna rzecz. Żeby nasze obrażenia były wysokie, a widzę, że. No ha, w ogóle te bronie, które tam miałem wtedy, chyba po prostu były słabe, bo widzę, że te ostrza, te kły, one strasznie wolno atakują. Więc sam fakt, może po prostu broni w tamtym momencie był słaby. Że jakbym miał lepsze bronie, to prawdopodobnie byłbym w stanie tamtą falę wygrać. Właśnie wygrać, nie przegrać. I istnieje szansa. No patrzcie, nie jestem w stanie nawet zabić tego. Chłopa z itemem. Słabo. Wczesny unik? Niech będzie. I szybkość, bo mamy 0. Więcej HP. To dobre jest. To raczej słabe, ale niech będzie. Kolejne obrażenia. Każdego typu. Okej, dwa takie. Więcej szybkości. I topór na kolejną falę. Super. Jak będę zwiększył HP, to wiecie. Aha, tylko na tyle słabo zrobiłem z tym, że mam dwa takie, nie? A nie jeden ulepszony. Jeden ulepszony miałby szansę, żeby HP nam zwiększyć, a dwa takie zwykłe to raczej szans nie mają. Ale tak, speed może chociaż sobie zwiększymy dzięki temu. Chyba, że padnę. Przez to, że znowu zaczynam grać dziwnie, agresywnie. Nie mając HP ani regeneracji. Także. Powinienem jednak troszeczkę pomyśleć nad bezpieczeństwem mojej postaci, a dopiero później na zbijanie statystyk. Ale dwa speeda się zwiększyło. Jest nie najgorzej, to jest okej item. Shuriken, nie. Ulepszone to, tak jest. A bo dobra, nie chcesz. Nie, Shuriken drogi. To są tragiczne itemy. Obrażeń dystansowych znowu nie mam żadnych. Jak to jest w ogóle możliwe? No przecież to jest tragedia. To jest okej item całkiem.
Kolejny węgiel, który jeszcze bardziej zwiększa obrażenia dystansu, też te, obrażenia wręcz. Ale bo obrażenie wręcz, no to wiecie, kurczę, no... Fajnie było mieć też dystansowe obrażenia. A jeżeli już mamy iść typowo w te obrażenia w walce wręcz, to trzeba iść ten attack speed, trzeba iść w uniki, no i w HP przede wszystkim, bo HP mamy bardzo mało. Te level upy, które będą mi wpadały, ja muszę niestety sobie zwiększyć HP. Bo będzie bardzo, ale to bardzo słabo, niestety. Niestety tak właśnie będzie. No, z trzema... ile mamy broni? Trzy bronie. Z trzema broni, no tak powiedzmy sobie, to idzie bardzo powoli. Ale tam chociaż zabijam przeciwników, nie? Nie ma takiej sytuacji, jak poprzednio było przed chwilą. Gdzie przeciwnicy po prostu żyli cały czas. Okej. Okay. Pancerze w ogóle mam jakimś cudem 3, nawet nie wiem z czego. Nie wiem, kiedy tyle pancerza wbiłem. Okej, okay, unik i HP. Może być... Czy attack speed? Nie no, HP się przyda bardzo. Dobry item, to są spoko itemy. Lanca niech będzie, żeby chociaż te itemy, żeby jakieś bronie były. Mieczyk, drogi strasznie było, się nie opłacało chyba. No i tutaj byłoby lepszy item, krzemień. Oj, krzemień na kolejną falę. To dobry pomysł akurat. Taczka by się zwróciła teoretycznie i to tak nawet całkiem szybko, ale... A, bo w sumie. No to prawda, się zwróci całkiem szybko. Szczególnie, że idziemy pod zbieranie. Więc to nie jest tak, że my powiedzmy widzielibyśmy tyle zbierania tak o. Tylko my rzeczywiście pod to zbieranie idziemy, więc... Spoko. No miecz jest o tyle niefajny, że on ma te dwa typy bicia, gdzie oczywiście... Jakby najlepszy typ bicia w broniach melee jest oczywiście tym takim ciosem, jak mają młoty, jak mają topory właśnie. A te takie pchnięcia są bardzo średnie. One są strasznie wąskie. A zasięg to wcale duży nie ma. No ale no, coś tam robimy, nie? Coś tam robimy, no, tam speed się zwiększył, czyli ten krzemień powiedzmy zabił tam tych 16 wrogów. No to wychodzi. Także spoko. Okej, okay, no mamy coraz lepiej, jest coraz lepiej. Okej, okay, więcej pancerza, no i o to chodziło. Akurat jak teraz te pancerz zmniejszymy, to aż tak nie będzie bolało. To więcej zbierania na jedną turę. I kotwica, jaki dobry item. No i to się w końcu zwiększy na obrażenia dystansowe. Spoko, ślimaczek jest wspaniały. Oj, ale dobre itemy. Troszeczkę będzie boleć na początku, bo bardzo mocno nam zabierze obrażeń tego. Ale później no jednak trzeba będzie... Później jednak będzie fajnie z mądrością. Dobra, ale ślimak na pewno nam dużo da. To zdecydowanie. Ślimaczek zmniejszający prędkość wrogów o 8%, no to jest naprawdę dobry zakup. Ja mówię, pamiętajcie. W tej grze warto kupować przede wszystkim itemy, które dają wam coś, czego nie jesteście w stanie zdobyć w inny sposób. No ślimak wam zmniejsza prędkość wroga, czego no, możecie zrobić jeszcze jedynie za pomocą zęba. A tak to no to prędkości wroga nie zmniejszycie w żaden inny sposób. Tak normalnie. Bo ten robocik no, zwiększa po prostu wrogów, którzy akurat są blisko nas. Czyli to tak nie działa na takiej samej zasadzie. No przynajmniej brzydki zob też tak nie działa. Też prawda. HP bym chciał. HP. Tak, i to jeszcze fioletowy. Super. Kotwica musi być, bo musimy coś zrobić. Nożek, okej. Perełka. Perełka chyba średnio. Dubeltówka. No nie zniebije za bardzo, ale jak już będzie. Wysysanie zdrowia nie mamy w ogóle. Się chyba przydał jakikolwiek. Mamy falę na... Fale, w której akurat fajne byłoby, wiecie co? Fale, w której dobry byłby jakikolwiek broń eteryczna. Żeby sobie statystyki zwiększać. No ale jak nie mam broni eterycznej, to chociaż sobie HP. Czyli HP, przepraszam. Chociaż sobie dużo materiałów zbierzmy. No, kotwica bardzo wolno atakuje. Ona sporo bije, ale... Jej attack speed jest bardzo, bardzo niski. I ogólnie mamy chyba niski attack speed, no. Trochę nam te krzemienie zwiększyły, nie? Też prawda. Ale tak ogólnie to jest raczej średnio.
Na razie udaje mi się sukcesywnie rozwalać te niby jajka wrogów, ale tych wrogów się robi na tyle dużo, że chyba właśnie się skończyło i niestety ta fala pójdzie gorzej niż bym się spodziewał. Ojej, prawie znowu padłem. Fajnie. No, powiedzmy, mogłoby być dużo lepiej. Ale no nie. No cóż, biorę to co jest. Muszę broń kupić. Pistolet. Będzie. O, płonący kaset to jest to, co nas ratuje obecnie. W tej fali w sensie. Dobry item. Dobra. Na walkę z elitką, no musimy mieć naprawdę dobrą broń. A bez obrażeń dystansowych to może być ciężkie. Jak tam mój unik? 15%, no to trochę jest, ale mało nas dalej. Pancerza mam 4, czyli no trochę średnio. Jakbym miał 8, to byłoby spoko. No ale HP jest najmniej. HP bym potrzebował tak z 70, żeby być zadowolonym. No ale obrażenia walce dystansowej chyba są teraz priorytetem. Mam tą kradzież zdrowia, mam 1%, okej. 1% lifesteala to też nie jest dużo. Też słabo. No, ci wrogowie są strasznie wytrzymali. Ale teoretycznie radzimy sobie. Mamy ten kastet, który obecnie nam kieruje tą falę. Regeneracji też nie mam zbyt dużo niestety. O, właśnie się trafiła regeneracja, super. I obrażenia walce dystansowej w końcu, super, mamy ich trochę więcej. To jeszcze nie jest walka z bossem, okej. Okay. Tyler, pamiętam, że był tragiczny. Testowaliśmy go, niestety jest okropnym itemem. Nic prawie nie robi. Plastyczna, tyle wybuchowy, chyba nie na ten build, nie na tą postać. Więcej szczęścia. Okej. Okay. Inżynierii mamy mało. Wieżka zapalająca, niby coś tam by biła zawsze, nie? Ale za 90 chyba nie chcę. Deska, oj, berło kolejne. Dobra, ja jeżeli to berło... No to kuliczka widzę, że się za bardzo nie opłaca też brać. Strasznie drogi jest, a... Poprzedni nam wcale jakoś dużo tych materiałów nie oszczędził. Jakby nam HP zwiększyło to berło, to byłoby fajne już. Ale wydaje mi się, że może być problem. Z tym, żeby perło chociaż raz się aktywowało. Bo ono bardzo rzadko strzela i my nie mamy zwiększonego tak speedu na to. Więc średnio. Plus nie dość, że wolno strzela, to jeszcze nie zabija na strzała tych wrogów. Także tym bardziej jest średnio. Aż bym nawet wziął, powiem wam, smutnego pomidora. Żeby mieć tą regenerację. O, zwiększyło HP. Niesamowite. Czyli coś tam się udało jednak. Tego bym się nie spodziewał, a się jednak udało. A, później wrogowie będą bić 21 damage'a jednym atakiem, więc... Słabo. Fajnie. A, może być. Pancerz. Pancerz. 7 pancerza też zostaje więcej? Nie? Dlaczego mi dało... Chciałeś, że spojrzałem? Nie no, miałem chyba 6 pancerza, dało mi 3? Nie rozumiem. No, bez kity, nie rozumiem. Okej, no i teraz zaczynamy z zabawę. Uuu, dobry item, dobry item, widzowie. Mamy tą mądrość, nie? Jest mądrość, tak jest. Czego kupuję teraz? Chyba kupuję go teraz. Miecz i potrzebuję jakąś jeszcze broń ciekawą. Może być. I nie stać nas na żadną kolejną broń. Szkoda. Kinżko może być. Nawet wszystkich broni nie mam. I trafił się pan rekin, niestety. Ciężki do zabicia. Bardzo ciężki do zabicia, bo... My nie mam w żaden sposób dobrych sposobów ataku. A bardzo ciężko go trafić. Widzicie zresztą sami. Nasza postać się fokusuje na wszystkim, tylko nie na rekinie. Dobra.
Znaczy, da się go pokonać, jakby już ja widzę, że to jest możliwe. Ale nie wiem, czy nie ma co chyba. Chyba nie ma co ryzykować. Ta. Prędzej padnę, jak to właśnie jak teraz to będzie. Lepiej uciekać. Lepiej uciekaj, bo jest tragedia. Oj, oj. Oj, 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 oj. Ale jest słabo. Okej, okay. Spoko. Oj, dobry, w końcu item, jakiś na zwiększenie. Unik 6-12, dobra, jest. Ale dalej HP mam za mało. Dalej jest za mało HP. Kolejne te, już nie potrzebuję więcej obrażeń w walce tej. Ale super item się trafił, ale dobry item. Same dobre itemy się trafiły. Małpka musi być. Ale potrzebuję teraz obrażeń. Broni. Kolejny unik, czy kolejna riposta, nie unik właśnie. Okej, okay, tą falę raczej mamy, mamy spokój raczej z tą falą, tak mi się wydaje. Chociaż wyrzutnia nuklearna widzę atakuje jednak strasznie wolno. No ale jak strzeli, no to czyści, no. Czyści, powiedzmy. HP z level upa by się przydało, ewentualnie obrażenia w walce dystansowej. Ta mądrość, jak ona wygląda teraz? Mam 54 obrażeń, okej. Okay. Zobaczę zaraz pod koniec fali, ile będziemy mieć obrażeń. Jak to się bardzo skaluje. Ale nadal to, powiem wam, nie jest jakiś tam, wiecie, nadal nie jesteśmy na takim poziomie, że ja bym się czuł pewnie w tej grze. Dalej uważam, że jest raczej średnio. Uwaga, 54 było. No kurczę, 40 nam damage to zwiększyło od... Jakby było, mieliśmy 30 sekundę i od 30 sekundy do końca zwiększyło nam o 40 damage'u. Kolejna riposta. Ta riposta może być naprawdę bardzo mocna. Ja bym chciał obrażenia, niech będą obrażenia. Bo co tu je zmniejszymy. To jest dobre. Ja potrzebuję broni. To nie jest elitka, dobrze, to jeszcze nie jest elitka. Ale dobry item. Ile ja mam uniku? Mam 30% uniku prawie, że. To jeszcze nie jest tyle, ile bym chciał, ale... Ale ten unik jest, jakby pójście pod unik jest dobrym pomysłem. Bo my unikając możemy sobie bardzo fajnie tą ripostę aplikować. Tylko no, na razie tego uniku nie mamy dużo. Wiecie, duch z ripostą byłby ciekawy. To na pewno. Może jakiejś zagrać tym duchem w końcu. No chciałbym wygrać tym, tą postacią w końcu, żeby odblokować ten dobry item. Jakim jest kowadło. Wiadomo, że mógłbym zagrać na niższym poziomie trudności, to prawda. Ale nie chcę. Wolę grać na najwyższym. To jest ciekawiej. Trzeba myśleć przynajmniej. I właśnie umieram. Ale było blisko. No nie! Wierzę! Taki losowy strzał! Tak nie cierpię tych losowych strzałów. Nie no, gramy dalej. Do końca życia będę grał tą postacią. Nienawidzę tych losowych strzałów. Bez sensu są. Znowu nie miałem wrażenia walce dystansowej. Nic się nie trafiało. Zaczynamy od dystansowych obrażeń. Prędkość ataku, dystansowe obrażenia, tak jest. Proca. Małpka później się weźmie. Kolejna proca. Nie wiem, może być. Kolejna proca. Cyk. Zaczyna się dobrze. Tanie bronie na start trzeba blokować. Dobra, niemożliwe, że tak słabo idzie. Czemu ja przegrywam jeszcze dalej? Ja takim losowe ataki dostaję. Od tych irytujących wrogów, co atakują na pół mapy. Najgorszy typ wroga. No ale nie, tamto podejście ogólnie było słabe raczej. No było dużo słabsze niż to, które przegrałem wcześniej. Oj, się zaczyna bardzo dobrze. No i super się zaczyna.
mi się podoba. Oj, gwizdek, spoko. Patyki są dobre. Okej, item, dobra, dobra, dobra. Nie, powoli, powoli, wiecie. Muszę tutaj, to jest naprawdę chyba najtrudniejsza postać, jaką graliśmy. Dosłownie. Przez to, że ja nie mogę sobie zrobić, jak gdyby... Przez to, że ja muszę losowe broni kupować, to naprawdę ta postać jest ultra trudna. Bo połowa broni, których ja biorę, one są bezużyteczne, nie? Tylko niektóre z broni, które posiadam, są robią cokolwiek, nie? Nie. Obrażenia dystansowe. Kotwica no bardzo rzadko atakuje, to prawda. Teraz widać to po prostu. Dobry item. To też dobry item. Nareszcie obrażenia dystansowe się trafiają. Ja mówię, ogólnie granie pod bronię na blisko jest dużo trudniejsze niż granie po prostu na zasięg. Bo na zasięg, wiecie, możemy sobie stać powiedzmy daleko od wroga. Te bronie zasięgowe często dużo szybciej strzelają. A na blisko to my musimy podchodzić pod wrogów, nie? Dostajemy często obrażenia. No jeżeli nie podchodzimy pod wrogów, no to ich nie zabijamy, przez co też tracimy materiały. No jest średnio. Dużo trzeba robić wtedy. No patrz, jak rzadko, jak w początku atakują te bronie, nie? Okej. Kryt. Może kryt? Może to jest rozwiązanie. Kryt i unik. Ślinka to na pewno. To jest dobry item. Pancerz jest dobry. Dobra. Shotgun sam z siebie pewnie rozwala wszystkich wrogów, nie? No, ten sopel pomoże trochę na pewno, ale... No jednak... Firepower jest trochę niski. Mógł być jednak większy. Ale zasadniczo nie ma źle. Nie ma tragedii. Chociaż nie, no trochę jest tragedia jednak. O, dwie bronie za mało jednak bym powiedział, że mamy. No tak, dwie bronie za mało. Trochę w plecy przez to jestem z materiałami. Deski dobre, no to warto akurat wziąć. Kosa, to spoko. Na następną falę bym zablokował te bronie. No i dobra, no i kurczę, nasz cały zakup to by po prostu kilka broni. Bo bronie będą za chwilę, no znowu kosztowały fortunę. Nie będzie nas stać prawie na nic innego po zakupie właśnie nowych broni. Dobra, no. Spróbujemy, ostatnie podejście tak naprawdę. Jak teraz nie wyjdzie tym, to chyba faktycznie już rezygnuję z tej postaci. Bo nie będzie, nie ma sensu robienia miliona odcinków o jednej postaci, nie no, bez przesady. Ja mówię, nie mogę inwestować praktycznie w ogóle w leczenie, bo ja potrzebuję inne rzeczy po prostu wtedy. Kryt, więcej kryta. Ale nie, wolę to. HP, jest dobrze, jest. Coraz lepiej jest, widzowie. Szybko, ja szczęście, no wezmę to. Oj, kolejna tego pancerz, super. PD zdobywany też się przyda. Tak robimy. No dobra, no. Trzeba będzie przygotować znowu jakieś fajne broni, tym razem na falę dziewiątą, żeby ta fala dziewiąta nie wyglądała tak jak przed chwilą, że musieliśmy uciekać od pewnego momentu, bo nie byliśmy w stanie nikogo zabić. Tylko żebyśmy rzeczywiście byli w stanie normalnie walczyć z tymi wrogami. W ogóle moim zdaniem najlepiej się gra w tą grę typowo właśnie pod jedną broń. Ewentualnie, no może powiedzmy, jak bronie zasięgowe, no to jest tam głównie PM-y. Ale może jakaś faktycznie, jakiś shotgun by się trafił, albo jakaś broń laserowa jest spoko. Ale no PM-y głównie, no to wiecie.
Najważniejsze. No i nie zabiliśmy tego chłopa. Za mało bijemy. Dobry item. Więcej HP. Czemu HP mi... Co? Czemu tak mało dostaje HP? Co jest? Czekajcie. To dało dobrze. Ja muszę się przypatrzeć na to moje HP. No zwiększyło to... Coś dziwnego się tu dzieje. Okej, no dobra, to jest za okej item, nie? Coś dziwnego się tu dzieje z tym HP moim zdaniem. Tylko co takiego? Riposta się okazuje nieprzydatna jednak. Oj. Co, co tu się stało? No takie broń ja przynętę wziąłem. Ale to był... bezsens. Ale dobra, został ostatni... Dobra, jest okej. Tu strzelać. Tutaj, tu. W tę stronę. No dobra, jest powiedzmy... Żyjemy w sensie. Tak jest powiedzmy, nie? W takim sensie jest powiedzmy, no. Całą chmarę wrogów nie jesteśmy w stanie zabić. No, bez hitu. Okej, dobry item. 6 HP powinien mi dać. No tym razem dało. Nie wiem, musiałem źle spojrzeć po prostu, bo niemożliwe, żeby mnie gra oszukała. Musiałem naprawdę po prostu źle spojrzeć. Regeneracji dalej nic nie mam. Oj, nie! Co ja zrobiłem? Ja nie mogę. Dwa rewolwery na taką falę. Oj, nie mogę. No to teraz to ja sam sobie zagrałem. No to nie, to fajnie. To powodzenia, już możemy skończyć tą grę tak naprawdę. Na najważniejszą falę wziąłem dwa pistolety, które nic nie robią. Pozdrawiam, widzowie, pozdrawiam wszystkich. Super, super poszło. Wspaniale. I wszyscy wrogowie to mogłyby być nasz exp. To mogłoby być nasz hajs. A nie będzie, bo oczywiście musiałem zagrać bardzo inteligentnie. I nie patrzy na to, jaką falę obecnie mamy. A powiedz. No, jesteśmy w plecach jakieś 200 expa. No, niestety. Pancerz. Jak będzie, mam 8 pancerza już. Prędkość ataku minus 10, co to jest w ogóle za absurdalnie niska wartość. Dobry, ale mam kryta w ogóle dużo. Ale to jest dobre. Zasięg mam żałośnie mały, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. No nie, no to jest taki średni item, ale... Ale no dobra, ich będzie. Słabo. Bardzo słabo. W ogóle nie czuję tej postaci, niestety. No dobra, no pięści widać, że fajnie se radzą. Pięści są spoko. Nie no, no ta fala to jest fajna, no bo wziąłem po prostu dużo broni w końcu, nie? I to taki nawet powiedzmy całkiem spoko tych broni. Ośmiornica może być najbardziej przydatnym itemem, jaki posiadam obecnie. Bo będzie mi zwiększała regenerację HP za każdego level upa. A mamy dwie te rany, to się nazywa, zawsze zapomniałem tej nazwy. Chyba rany. Więc dostajemy 40% więcej expa. Także spoko. Ile mam uniku? 9%, ale tragedia.
Okej, no ta fala poszła zdecydowanie lepiej. Regeneracja. I attack speed chyba. Chyba na zero chociaż by szło, no. Teraz mamy elitkę. Ja potrzebuję mocnych broń na elitkę. Broń strzelające. Super. O, jak dobrze. No i jest. Jest. To nie są jakieś dobre bronie, ale powinny se poradzić. Teoretycznie powinny se poradzić. A elitki chyba i tak nie zabijemy. No, nie ma szans. Broń jednak są tragiczne, jak się okazuje. Mam 6 obrony walki w walce dystansowej, no to jest już widać po prostu za mało. Na ten moment gry. Ciekaż robi co może, ale nie za wiele może. Już nam wzrasta liczba wrogów. I znowu zbliżamy się do końca naszego życia. Nie no, jest naprawdę tragedia. Się nie spodziewałem, że to jest aż tak trudna postać. Ty kto to wymyślił? To jest kio... Nie, to są tragiczne itemy. Potrzebuję lepszą broń. Ja nie przeżyję teraz. Ja mam okropne itemy. Ja nie mam broni teraz obecnie dobrych. Ja mam tragiczne bronie. No. Bardzo, bardzo tragiczne. Ja nie mogę, ale jest źle. Teraz się czuję trochę jak faktycznie czasami patrzę jak niektórzy grają w Brotato. I faktycznie im totalnie nie idzie nawet najsłabsze fale, nie? Teraz ja rozumiem trochę jak to wygląda. Rzeczywiście jest taki moment, powiedzmy, jest na przykład taka postać, która się trafi. Gdzie naprawdę nieważne co gracie i tak co każde podejście nie macie żadnych szans, nie? Ja właśnie tak czuję grając z handlarzem bronią. Czemu akurat handlarz bronią? Musi mieć ten item, który mnie interesuje. Do odblokowania. A widzicie, jakbym nie wiedział co on odblokowuje, to bym lepiej spał. Bo bym nie musiał tym grać. Prędkość ataku. Nie. Obrażenia chyba. Albo regeneracja mam sporo całkiem już. Znaczy, no dobra. To nie jest sporo, no bez przesady. Niech będzie już ta prędkość ataku. Nie, nie chcę. Chcę coś dobra, niech będzie HP. Ulepszyło się, okej. Jeszcze hordy nie ma. To jeszcze mam czas nabywać pewne itemy. Dobry item. Niech będzie. Mądrość na... A nie, nie mam... Nie, biorę mądrości. To jest super item, ale... O, właśnie. Ale potrzebowałem... mieć coś do rerolu. Oj, nie... No i niepotrzebnie to rozwalałem. Niepotrzebnie. Okej, czy jestem w stanie przeżyć tą falę? Szczerze nie wiem. Dostałem attack speed z krzemienia, widziałem tam. Mamy jakąś bazową regenerację. To coś tam nam w końcu daje to. A, nie rozwaliłem tego miejsca, okej. Mhm, no i się wrogów respi już tyle, że ja nie jestem w stanie nic zrobić. Super. Dalej tego nie jestem w stanie zniszczyć. Niesamowite jest to, jak ciężko się gra. Dosłownie. Ja nie mogę. Ja cię chwyca, co tu się dzieje? Co tu się w ogóle dzieje, widzowie? Nigdy nie kupię tej dyni.
No. To jest tragedia. Mamy tak mało obrażeń dystansowe, że te PM nie będą mi nic robić. Jestem prawie przekonany, że one nic. No, nic nie biją. One biją jeden obrażeń tym wrogom. Pancerzem. Tragedia. No, to fajnie to wygląda, super. Fajna rozgrywka. Nie ma co. Bijemy całe jedno obrażeń każdemu przeciwnikowi. Praktycznie no. Tych zwykłych jestem w stanie zabijać, a tych opancerzonych, których tu jest akurat chmara, no to nie jestem w stanie zrobić im nic. To była fala, którą wtedy padłem, nie? 14, tak mi się wydaje. Czekaj, czy tym razem też na niej padnę. No, bo tych wrogów, co atakują mnie tymi ostrzami, jest tak dużo, że nie jestem w stanie ich unikać już. Wow. Także to jeszcze nie było. Ja nie mogę, co tu się dzieje w ogóle? Co tu się w ogóle dzieje? Daj mi obrażeń. Nie ma nic! Tych obrażeń w walce dystansowej, nic tu się nie trafia. Mamy hordę. Ja nie mam dobrych nawet broni. Nie, ja potrzebuję tego itemu. Kotwica. Kotwica, okej. Nie biorę. Nic się dobrego dalej nie trafiło z broni. No i to wszystko, co ja mogę teraz mieć. Ja tej hordy nie przeżyję. Nie ma szans. Dosłownie. Nie ma takiej opcji. Chyba, że nagle to połączenie tych losowych broni, ono mi coś da. To szczerze wątpię. Wow. Wow. Co się tu dzieje? Jakbym miał dużą regenerację, to się byłoby ok, ale ja regeneracji nie mam. Ale jest tragedia. Koniec. Przegraliśmy. Oficjalnie. Nie gram więcej tą postacią. Nie na tym poziomie. Zagramy sobie na poziomie pierwszym. Na szybko. Odblokuję sobie ten item. Kiedyś do tej postaci wrócimy. Ale nie ma szans, że będę nią więcej grał. Nie chce mi się. Ja będę musiał sobie poczytać po prostu taktyki na tą postać i tyle. Bo to, co ja grałem, no to nie wychodzi po prostu. Cały czas brakuje mi obrażeń. Teraz to wiecie, teraz to na dobrą sprawę pewnie jak będę brał sobie cokolwiek, to będzie dobrze. Tak zgaduję. Że pewnie biorąc sobie losowe itemki już będzie git. Pancerz. Dłoń, więcej zbierania na chwilę. No i dobra. Tyle wystarczy. Naprawdę, nie. Najgorsza postać chyba w całej grze. Handlarz bronią. Najgorsza postać w całej grze. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić gorszej postaci niż to. A graliśmy różnymi postaciami, także wiecie, mam pewne pole do oceny, nie? Jakby przez to, że grałem różnymi postaciami, to wiem jakie one są. I nie było jeszcze tak złe jak ta. Po prostu, no nie wiem dlaczego. W ogóle się nie trafiają przede wszystkim obrażenia walce dystansowej. Nic. A nawet jeżeli się trafiają, to po prostu jest na tyle słabo, że... Chyba, że... Jakbym szedł tylko pod bronię dystansową, w sensie...
Jakbym w ogóle nie brał obrażeń w walce wręcz. Też jest pytanie. Ja bym brał tylko obrażenia walki dystansowej, tylko broń dystansowe. Może to jest pomysł, może to jest jakiś tam, wiecie, tajny plan na zwycięstwo tą postacią. Ja teraz widzicie, biorę sobie jakieś obrony walce wręcz i tak dalej. Ja się będę trzymać tej walki wręcz. Dobra, tylko rzeczy z walki wręcz, po prostu. No. Zobaczmy, jak to pójdzie. A, wiadomo, teraz mamy troszeczkę słabą sytuację, bo sobie wziąłem... tego... dziwnego ducha, ale... wydaje mi się, że se przeżyjemy akurat. A chyba już nawet jesteśmy w takim momencie, że... bezpiecznie jest raczej. Fala 14, dosłownie. To jest ta fala, która jest totalnie... trudna. Znaczy, no ale to dlatego tak naprawdę, że my po prostu nie bijemy nic. Temu tamta fala jest taka ciężka, bo my nic nie bijemy. Jakbyśmy zdawali obrażenia, to tamta fala byłaby spoko. Mamy same bronie melee, same obrażenia walce na blisko. I zobaczymy, jak wtedy to będzie wyglądało. Może to jest ten, może ja bezsensownie się skupiam na innym typie obrażeń. Jest taka szansa, że po prostu ja bez sensu w ogóle chciałem iść w jakąś hybrydę bezsensowną, no. Jest taka szansa, no. Zobaczymy. To jest poziom chyba, nie wiem, nie pamiętam, chyba pierwszy wziąłem poziom niebezpieczeństwa, bo już mam dość. Ale jest szansa, że jakbym szedł tylko pod obrażenia walce wręcz, tak naprawdę, że będzie 50 albo więcej i tylko ich i skupiać się w 100% na broniach melee, to może dałoby radę coś grać. No bo ja na pewno tracę dużo leveli na głupie inwestowanie w właśnie obrażenia dystansowe. Wtedy. A powinienem w ogóle tego nie robić. A na przykład teraz bym wziął upiorne berła, nie biorę tego. Tutaj też. To bardziej, to weźmiemy sobie, patyk, to dobry item jest. No tutaj akurat to może być. O, lanca, lutnia i spoko. No właśnie to jest to, że ja brałem te obrażenia dystansowe, bo ja uważam, że po prostu jesteśmy w stanie nie trafić wszystkich broni do wykupienia, żeby wszystkie bronie były broniami melee. A może to trzeba robić w ten sposób, że pod koniec fali trzeba po prostu mieć zablokowane już konkretne bronie, przygotowane na jakąś tam falę. I tak grać. Bo wiecie, jak kupiłem wszystkie bronie, to reroll jest za darmo. No, generalnie jak wszystkie itemy kupimy, to reroll jest za darmo, więc... no. Ale może to jest jakiś, wiecie, tajny plan na wszystko? Generalnie poziom 0, no to wiecie, to znaczy poziom pierwszy, czy tam poziom zerowy, to nie jest żadne wyzwanie, nie? O, jeszcze takie itemy nam się trafiają, to tym bardziej nie jest wyzwaniem. O, no i teraz obrażenia walce wręcz, na przykład biorę tego... Tu sobie biorę na przykład, nie wiem, pancerz, mam mało. O, to jest sprężyna, spoko, nie? Się trafiła. O, i tu krzemień sobie biorę, a tamtych rzeczy nie biorę. Kolejny krzemień, spoko, nóż. A może nawet nie, może dwa krzemienie na tą falę. Szary finisz się trafiło w fali szóstej na trybie, gdzie nie trzeba nic praktycznie, wiecie. Gdzie nic się nie dzieje. Ale żart, ta gra to jest taki żart. Tak jakbym miał szarby niż na tamtych falach, to byłbym tak mocny. No ale no cóż, no gra mnie ewidentnie nie lubi mnie na tej postaci. Gra mi mówi jasno, że słuchaj, nie graj tą postacią więcej. No to mówię, dobra, gro, nie będę grał więcej tą postacią. Odblokuję sobie ten item. I koniec. Kiedyś sobie wrócimy do tej postaci, za ileś tam lat może. No lat może nie, ale... generalnie nie prędko. Zamiast tego trzeba się skupić na jakichś nowych postaciach, na przykład, nie wiem... wampir, o, chociażby. Czy co tam jeszcze takie fajne postacie teraz są? Ten taki, co się leczy. Fajnie, nie pamiętam, jak się to nazywało, ta postać taka.
A, dużo jest tych postaci. Zamiast tego marnowałem czas na taki syf. Szarpienisz, to cegła, proszę bardzo, ile bije obrażeń. A nie atakuje wcale tak rzadko. I moglibyście się zdziwić, ale cegła wcale tak rzadko nie atakuje. Sopel przeklęty, no proszę bardzo, się trafiają mi w bronie. No i te elit, aha, bo to te elitek też nie ma, no okej. Okay. Jakby to był poziom 5 w takim momencie, to ja bym był zadowolony. I faktycznie pójście tylko pod obrażenia tego, walce wręcz to jest klucz do sukcesu. To na pewno. No ale no cóż. No ciężka jest to. Mamy 8 falę, która już wygląda idealnie. No po prostu widać, że nasze bronie biją strasznie dużo obrażeń. I że clearujemy tych wrogów, a nie umieramy od nich. Czego nie mogę powiedzieć o podejściach poprzednich. No ale no widzicie. Za późno ogarnąłem po prostu to co należy grać na tej postaci. Za późno. Ile on ma tak speedu? A nie mogę. To wszystko z tych... A? Słuchaj, bo teraz jest fala 9. Przygotuj bronię. No i dobre, no i to mi się podoba, nie? Mam 5 broni na falę 9. Jest okej. No. Bez hitu. I tak ta fala 9 powinna zawsze wyglądać, a nie, że ja uciekam przed wrogiem, bo nie, nic mu nie bije. Także no. Następnym razem gramy inną postacią. Ale może między odcinkami, powiedzmy, żeby wam tego już nie pokazywać, może zagram sobie faktycznie tym jeszcze... tym handlarzem bronią na 5 poziomie, żeby... wygrać. Zagram 100% pod obrażenia dystansowe. Znaczy dystansowe, właśnie obrażenia melee. I będę kupował tylko bronię właśnie... zasięg, no na blisko, po prostu, bronie białe. I wtedy może faktycznie uda mi się wygrać na też na 5 poziomie. No bo nie, no naprawdę. Teraz to jest totalnie easy. No i widzicie, teraz ja bym to wziął, a tak to nie biorę. Nie. Ja idę dalej. Krytasa mogę na przykład wziąć teraz, proszę bardzo. Wziąć. Nie wziąć, tylko wziąć. Pancerz, o cyk. Zła kolejność, najpierw kupon się bierze. Kolejny kupon. Proszę bardzo, sztylecik jakieś tu. Na wszystko mnie teraz stać z jakiegoś powodu. I teraz na przykład to mogę sobie wziąć. Nie będzie mnie bolało w portfel. No, kotwicę se wezmę, to se wezmę, to też se wezmę, cyk. Świnka skarbonki, nie, świnka skarbonki to nie bierzemy akurat. No i to jest clearowanie wrogów. To jest to. No cóż, no. Wtedy nawet nie wiem, co teraz mówić. Bo już na tym poziomie trudności to jest zbyt prosto, ale z drugiej strony po tym jak wymęczyłem się tą postacią na 5, no to teraz aż w końcu mogę odetchnąć trochę. No, przy okazji, dzisiaj, ja to nagrałem 15, nie? 15 listopada, z tego co kojarzę, to 16, czyli dokładnie jutro wychodzi. Wychodzą kolejne 3 nowe odcinki z serialu Arcane, no. Już mamy jakieś ciekawe tego zdjęcia wysłane, w sensie no takie, nie wiem, czy to się nazywa koncept arty, czy jak to się tam nazywa. Ale te takie informacje od twórców, jak wygląda, jakby jakieś zapowiedzi tego typu. No i dobrze to wygląda, no. Oj, proszę bardzo, można wywalić. No i tak mamy regenerację, mamy w ogóle stanie zdrowia tego, dużo obrażeń. Tylko dlatego, że nie idę w jakieś głupie obrażenia dystansowe. O, kryta mamy 20. A, ja patrzyłem na inną statystykę. Okej, nieważne. Na złą statystykę patrzyłem, no to też prawda. O. Cyk.
Gnom się trafia jeszcze, to proszę bardzo, widzowie. Taki mocny item. To blokujemy na następną falę. A, dziwnego ducha to akurat już tak, nie chcę ryzykować. Nawet szybkości nie ma, mam szybkość na minusie, a... No jest to odczuwalne, ale... Nie przeszkadza mi to podczas gry po prostu w żaden sposób. Także okej, mogłem zagrać też na trzecim poziomie trudności zamiast na jedynce. Bo na trzecim chociaż byłyby elitki. A tak to no nie mamy nic. Ale no... Te poziomy, wiecie, to czy wygrałem na poziomie piątym, czy na poziomie czwartym, to nic mi to nie daje, nie? Jakby kwestia jest taka, czy wygram postacią. Dobrą sprawę, nawet jakbym wygrywał w każdym postaciami tylko na poziomie, na przykład, nie wiem, pierwszym. No to nie zmieniałoby to nic w ich dropie. Tak długo jak odblokowałem sobie ten poziom piąty, to już jest wystarczająco. No, także no. Będę zadowolony, bo będę miał item, który chciałem, a ta postać może sobie poczekać. A, no i się zaczynam jeszcze, to też jest taka ważna, to nie, czy ważna, no nie wiem. Ale jeżeli ktoś ogląda się i się interesuje jakimś tam, wiecie, sportem, to już zaczynają się za niedługo RMR-y europejskie, bo teraz oczywiście są RMR-y w Ameryce, były Azji, a europejskich jeszcze nie było, bo europejskie są, wiecie, najbardziej quality. Przez co zawsze się z nimi czeka. Znaczy, nie, no, nie dlatego, ale po prostu, no. Po prostu te amerykańskie, to wiecie, takie, no, w miarę. Azjatyckie, takie raczej średnie, małe z ciekawych drużyn w Azji, w sensie zapisanych przynajmniej. The Mongols najwyżej. Drilla z tego chłopa, tego One Pixela, no nie wygrało ostatecznie, nie poszło im. Team Liquid amerykański na szczęście wygrał. Tam mamy naszego Polaka, Ultimate, dobrze mówię, Ultimate. No mamy jeszcze oczywiście Complexity z takich ciekawszych teamów amerykańskich. No i co? No i co najwyżej jeszcze Furia teraz gra chyba nawet. Oglądałem przed chwilą mecz, ale uznałem, że muszę film nagrać. Ale Furia teraz gra chyba z MAT. No i jak ostatnio patrzyłem, no to wygrywali. Wygrywali mapę przeciwnika. No także spoko, no Furia okej, okay. Nie chce wygra. Moim zdaniem lepsze to niż MIT, więc spoko. Kryt weźmiemy, mimo że reszta jest nam niepotrzebna, to kryt sobie weźmiemy. Minus 10, no i teraz... O, tego tu mamy teraz, obrażenie żywiołowe, dlaczego? Skąd ja tyle tego mam? Obrażenia. To jest... No i to jest, proszę bardzo, jak się na tej postaci gra. 70 damage'u po prostu. A nie jakieś 12. No. To jest sposób gry na tej postaci. Ja sobie życie utrudniałem. Próbując się jakoś, nie wiem... Ja chciałem grać tym jak tą postacią, co ma statystyki, wiecie, za statystyki. Bez sensu. Obrażenia w walce wręcz. I nadupcamy po prostu. No, 400 obrażeń, 100 obrażeń. To są obrażenia, a nie jakieś 20, 1, 3. Jak to byliśmy przed chwilą. Tak jak mówię, no to podejście moim zdaniem faktycznie to jest jedyna taktyka na tą postać. I najlepsza taktyka na tą postać. No ja w ogóle też z jakiegoś powodu mam 10 pancerza. Nie wiem dlaczego. Tak samo tych obrażeń żywiołowych, to tam nie wiem dlaczego mam ich aż tak dużo. Ale no... spoko. Też widać po prostu w tej grze, jak bardzo obrażenia dystansowe się wykluczają z obrażeniami do walki wręcz. Nie? Strasznie się to wyklucza. Bezne. Spoko. Regeneracja, może być. Może być. Pewnie, że tak. Więcej regeneracji. Zasięgu mamy 0, więc trzeba może zasięg zainwestować. Trochę, chociaż. Ja mogę sobie naprawdę już kupować co chcę. Nie ma żadnego znaczenia, czy co to kupię w tej grze. Mamy tak dobre podejście, że to samo. Ono już się samo gra po prostu. Ono się. Patrzcie, bijemy 68 obrażeń. Tam 82 zależy, no nie wiem. Od ataku.
tym opancerzonym wrogom. Wcześniej, jak przypominam, mieliśmy dwa obrażenia. Jeden obrażeń w porywach do trzech. Tak to było. Na tej samej fali, nie? Na tej fali 14. Jedyne, co się zmieniło, to poziom zagrożenia i mój sposób podejścia do zwiększania statystyk. Także w tej grze każda postać jest dobra i silna, jeżeli mam na nią po prostu ten, jak to się nazywa. Jeżeli mamy na nią taktykę. No ja wcześniej taktyki nie miałem, ewidentnie, no zresztą to było widać. Tyle zagrałem meczy i nie byłem w stanie wygrać dalej, no to znaczy, że po prostu nie, że jakoś cało mi szło w grze, tylko ja nie miałem po prostu taktyki. Bo teraz taktyka robi wszystko tutaj w tej grze, naprawdę. O! No i też dobry item na nas. Na losowanie wielokrotne. Ja bym chciał tutaj sobie zainwestować akurat w zasięg. Mam bardzo niski zasięg, ale taki większy zasięg może trochę. Dobra, nie ma zasięgu, ok, niech będzie, rozumiem. Ale się tam trafia, no i proszę bardzo, małpka też jest dobrym itemem, którego normalnie bym nie brał, bo by mnie bolało, że tracimy obrażenia dystansowe. Znaczy, no dobrze mówię, obrażenia dystansowe. A teraz tak, o, sobie biorę małpkę, bo nie idę w te obrażenia po prostu. To się nie zwróci. Glass Cannon, proszę, ale to nam, ale oj, ale to dupnie. Ja to czuję, jak ja to kupię ten item, to nam tak bardzo rozwali obrażenia, w sensie no, wywali w kosmos je. 25 razy 1 i 1 trzecia to jest ile? 25 przez 3 to jest powiedzmy... Ma prawie 10, powiedzmy 8 ileś. To dostaniemy z Glass Cannonu, jeżeli dobrze liczę, około 33% zwiększenia obrażeń. No zaraz się przekonamy, czy moja matematyka ma sens. 33% za jednego itemu. Sporo. Kiedy tak naprawdę wystarczy w level upie sobie, powiedzmy, raz fioletowy pancerz wziąć, już mamy jakby no, wyrównany pancerz. A damage zostanie. Ale skrzynek się też tu trafia, ja nie mogę. No to właśnie dobre podejście, nie? Tak wygląda dobre podejście po prostu. Więcej pancerza, ten tego itemów chyba w ogóle nie widziałem w tamtym podejściu i to... Zupełnie nie widziałem, a to jest jeden z najlepszych itemów defensywnych w grze. Zasięg podnoszenia prawie 50% i odrzut zwiększa, super. No, o tym właśnie mówię. O tym właśnie mówię. Jeden taki item już mam wyrównaną tą. Dobra, mamy 43. Zwiększ nam to o 33 obrażeń. Musielibyśmy mieć wtedy 76. No, nawet więcej. 34 nam zwiększyło. To dobrze liczyło. Kolejne szklane działo. Ej, broń nie mam, wait, tak to nie. Oj, trzy bronie. Bronie ponad wszystko, nie? Jak to się mówi, bronie uberales. Zawsze śmieszyło właśnie to w tym... W hymnie Niemiec, że oni tak dosłownie w hymnie mają, że Niemcy ponad wszystko są, czy coś w tym stylu, nie? No ale to wiadomo, że to w hymnach różnie występuje, nie? Różnie jest. Zależy kiedy ten hymn powstał i w ogóle. Ale no. No ładnie, idzie ładnie. Będziemy sobie pewnie jeszcze tego, będę musiał jeszcze dzisiaj pewnie nagrać Satisfactory, bo mi by się chciało jednak w końcu skończyć to co już robię od dawna. Czyli tą, kurczę, produkcję tych najdroższych rzeczy, najważniejszych, czyli oscylatory jakieś tam i inne rzeczy. 445 obrażeń z riposta jakby trafiło, spoko. O i zasięg lepszy, super. Super. Każda broń już teraz bije dużo. Nieważne jaka. Aj, młot tam był i znowu dwa razy kliknąłem bez sensu. Kolejna sprężynka. Kluczyk dużo bije nawet. To jest okej, też to zablokuje.
No... Nareszcie można się wychillować. Aż brakuje mi, że nie mam pada w tej, do tej gry, nie? To pad też byłby ciekawy. Tak to muszę niestety siedzieć sobie, rękę mieć opartą i tylko na klawiaturze latać tym. Bo nie mogę chodzić myszką, nie? Myszką tylko atakuję, okej. Okay. Raz gram lewą ręką, raz gram prawą ręką, zależy jak mi wygodnie, czy WSD, czy strzałkami. Głównie strzałkami gram, no bo to jest najbardziej jakby... Mam najprzyjemniejsze wtedy jak gdyby... pozycje na fotelu. A jak gram WSD, to muszę trochę się przesunąć do przodu, bo WSD jest trochę dalej. Ale no. Ja mam ogólnie klawiaturę pełną, nie mam klawiatury jakieś tam 80% czy czegoś w tym stylu. Ja mam 100% klawiaturę, mam z numpad i w ogóle. No bo jednak grałem kiedyś dużo w GTA. A w GTA, jak każdy kto grał w GTA wie, że w GTA bez numpada to się helikopterem latać nie da. I w sumie samolot, no samolotem jeszcze się... Nie, samolotem też się nie da w sumie latać bez numpada. To prawda, helikopterem się da bez numpada latać, a samolotem właśnie się nie da. Także no... Numpad jest wymagany do pewnych gier. Temu nigdy bym go nie wyrzucił. Po prostu. Nie każdy potrzebuje numpada, bo nie każdy gra w takie gry, ale do GTA no to bez numpada nie opłaca się w ogóle. Znaczy nie, że nie opłaca się grać, ale po prostu ciężko jest bez numpada gr. Sterować. Bo tam to wiecie, tam co zaklikiecie piątkę, ósemkę, macie latanie góra, dół, nie? A bez pada, no myślę, to ja nie wiem, jak ludzie mogą w ogóle kiedykolwiek latać w tej grze. No bo na myślę też się niby da, ale... To jest tragiczne, to jest okropne. Mamy 43 regeneracji, nie patrz... Ja nic nie... Regeneracje prawie nie brałem, nie? Ja po prostu pikuję sobie losowe itemy. Ja mam 43... Aha. Okej, okay, rozumiem. Mamy 43 regeneracji pewnie dlatego, że mam 2 te, no tak. No ale chociażby, ale nawet, nie? Nawet jeżeli. To jest nadal... 43 regeneracje na postoju. To jest dużo. No, stanę sobie w sekundę mi się prawie 4 HP wyregeneruje. No, tylko z drugiej strony na tamtych podejściach to ja nie mogłem w ogóle się zatrzymać. Bo był taki młyn po prostu. Czy jakbym teraz stanął sobie w miejscu, to czy ja jestem nieśmiertelny? W zasadzie na tych falach tak. Na tych falach jestem nieśmiertelny, jak stoję w miejscu. Oho, o, proszę bardzo. Więcej damage'u? Może tak spić, co? No bo unik. A, daj ten unik. O, akurat dałem sobie unik, żeby go teraz zmniejszyć. Super, nie no. Chyba plecak odrzutowy jest teraz lepsze. Czy wezmę? Cegła bije 400 obrażeń, spoko. Więcej cegieł, super. Słuchajcie, cegła ma jeszcze coś takiego, że ona ma szansę na... O właśnie. To? Ile? 120? Co to jest za jakaś absurdalna broń? Jak 120? Trzecie mieć... 6 cegieł? Które mają szansę na upuszczenie 120 materiałów po uderzeniu. Jak to jest możliwe w ogóle? Nie mam pojęcia, nie? Ale... Broń ciekawa. Była się, teraz się to wydarzyło. O! Zbieraj! Dobrze, dobrze, zbieraj. Taka dobra, jaki dobry item w ogóle, naprawdę. I nie spodziewałem, że takie itemy są w tej grze. No wiecie, zawsze się człowiek czegoś nauczy. Kryta mamy. Oj, bossowie! Lanca może być. Spoko. 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 Niech będzie. Nóż. Ulepszona jeszcze nawet, proszę bardzo. Lanca fioletowa. Pancerz. Dobra.
Tyle. Kończymy pana bossa. Powinien zniknąć sekundę. A. Trochę żyje. To nie jest build pod PM, żeby padło tak szybko. Ale padaj tak w miarę. W miarę szybko. Tyle, w końcu. Na pierwszym poziomie bezpieczeństwa, ale mamy ten item. W końcu mamy to. Ja nie mogę. Jest zrobiony. W kolejnym podejściu muszę zagrać czymś spokojnym. Chociażby awanturnikiem. To jest totalnie easy postać. Bezproblemowo w ogóle. Bije na blisko. Każdy wie, jak działa. Jest spoko. Także widzowie, jeżeli odcinek wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć!